Hej, hej, witam wszystkich gorąco w kolejnym odcinku ze Spellforce. Jakoś tak ciepło przyjęliście poprzedni odcinek. Tyle osób pisało, że tyle wspomnień przy tej grze, tyle przy tej grze czasu spędzili. To zastanawiam się, czy nie spędzić tego czasu razem z wami, czy wy nie chcecie tego czasu spędzić ze mną, żeby sobie odświeżyć tą grę, gdzie ja będę grał. Także poniekąd dla was, poniekąd dla siebie. Może pójdziemy trochę dalej, może ogramy Spellforce do końca. Zobaczymy. Jeżeli którykolwiek z tych osób, które mówiły, żebym nagrał serię, mnie zostawi z tym sam, znaczy samego mnie zostawi z tą serią do końca, to się policzymy, zobaczycie. A tymczasem zaczynamy, słuchajcie, lecimy dalej. Ten typek, który tutaj w tle nam gada, to oczywiście przymknął się wreszcie, bo doszliśmy do momentu, w którym go wreszcie nie wyprzedzamy. Cały czas przypominam, że jesteśmy w tym. W trakcie wykonywania tutorialu. Okay. The enemy headquarters will eventually notice the missing scout and start searching for him. You have, however, game time and can use it to quickly produce more scouts and recruits. Okay. Dobra, mamy możliwość zrobić więcej scoutów i rekrutów. Większą armię zgromadzić, więcej żywności. Ale no właśnie, to potrzebujemy więcej kwater prawdopodobnie do tego. Dobra. You can use food to increase dodatkowych żołnierzy, zwiększając maksymalną liczebność armii. Tak, tylko że potrzebuję właśnie. A tutaj jesteście wszyscy, którzy nic nie robią. No to bardzo proszę o zrobienie małych kwater. Proszę bardzo, te małe kwatery wcale nie są takie małe, jak powiem wam. Dobra, wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. A gdzie są moi? Ej, zgubiłem. A tu jest, tu są, o kurde, ale ich zgubiłem. Dobra, to w takim razie zróbmy tak, a tymczasem, jak tutaj wszystko się rozbudowuje, to pozwiedzajmy sobie mapy. Tutaj jest jakiś kawałek, tu jest jakaś brama, która nie jest otwarta. Nie wiem dokładnie, co za nią jest, prawdopodobnie otworzy się w pewnym momencie. Tutaj też jest brama, która się otworzy dopiero za jakiś czas. To znaczy teraz swoje małe kwatery. A, można małe kwatery, kurde, ulepszyć. No tak, 100 jednostek. Tu nie przejdę. Wiecie co, ale zastanawiam się, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens. Zaraz, stąd przyszliśmy, tutaj nie mamy drogi. Jedyne drzwi, które są otwarte, to są tutaj. Oraz tutaj na północ. Tylko nie widzę, kto tutaj jest. Czasami jest tak, że tutaj coś jest ukryte. Na przykład jakiś przedmiot. No ale na razie tutaj nic nie ma. Nie ma tutaj nic? Nigdy nie przejdziemy. No to fajne w ogóle miejscówka jest taka, jakby trzeba było tutaj z góry do kogoś ładować. Prawdopodobnie tutaj będą ryby, bądź coś w ten deseń. Możliwe, że nam się odblokuje jakiś budynek, dzięki którym będziemy mogli pozyskiwać ryby właśnie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Tutaj jest jakaś stara wiocha, która, no jak widać, z której chyba się rekrutują orkowie, bardzo możliwe. Dobra, spróbujemy ich tutaj zaatakować, tylko bohaterami. Bo prawdopodobnie, jeżeli bym wyprodukował więcej jednostek, to bym uruchomił skrypt, który jakby rozpocznie ataki na naszą bazę. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, bo to jest chyba fontanna taka, z której oni się jakby wywodzą. Ale nie jestem do końca pewien. Bardzo możliwe. Dobra, spróbujemy tutaj wszystko obić. I tutaj mamy księżycowe srebro i lenia. To jest... prawdopodobnie surowce to są elfów, więc tym bardziej się zastanawiam, dlaczego tutaj są orkowie. Zbir pięści, poziom pierwszy, więc ogień są te leszczyki. Tą arię oczywiście, o tutaj do zbierania aria, a my mamy możliwość zbierania arii, nie? Kaplica arii, dokładnie. Dobra, zniszczymy te budynki, żeby nie mogli się jakkolwiek odradzać. Super.
Okej, pociągniemy sobie jednego zbiera pięści. No, szybko go porobiliśmy. Teraz tak, szaman pięści. To szamana możemy porobić w ten sposób. No, czyli super. Dobra, lecimy dalej. W sumie, jak tak dobrze nam idzie... Ej, fajnie to jest to oświetlone wszystko. To możemy sobie wziąć również rekrutów. To będzie troszeczkę szybciej przez to. A tam na dole zobaczcie, ile tutaj jest. To są minotaurusy. To są ciężcy przeciwnicy, z tego co pamiętam. Prawdopodobnie ta brama, te wrota otworzą się dopiero, jak właśnie będę miał większą ilość wojsk. I ja się zastanawiam właśnie, przy okazji, jeżeli ja już tutaj tak robimy to, to ja się zastanawiam, czy asekuracyjnie nie wybudować tutaj na dole właśnie jakiś wież strażniczych, łuczniczych. Na wszelki wypadek, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, zniszczone. Teraz jeszcze tutaj zbiera pięści sobie ogarnijmy. Okay. No i tutaj mamy jakąś skrzynię, którą możemy sobie otworzyć, ale to za chwilę. Zabity, dobra. Jeszcze to ogarnijmy i prawdopodobnie nie powinni się tutaj... Czy ze zbiera coś mogę pozyskać? Chyba nie. No i teraz o wiele szybciej padają te wszystkie chałupy. Tutaj nic. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Kapłan oraz Świątynia Światła. Zwoje, o widzicie, i teraz już się tutaj nie będą respić. Zwoje, które pozwolą mi przyzywać inne jednostki. Tylko zastanawiam się, czy jak to było z tym... Buduj, nie. A jak można było zrobić tak, żeby oni automatycznie naprawiali wieże, bo coś takiego też było chyba. Dobra, na razie te kwatery sobie, kwater sobie nie powiększamy, z tego względu, że jak wam mówiłem, bardzo możliwe, że w tym przypadku uaktywnimy jakby skrypt, który nas pójdzie gdzieś tam, popchnie dalej. Okej. No i prawdopodobnie właśnie w tym momencie musimy to zrobić, bo już nie mamy innej opcji, gdzie możemy pójść. Tu wszystkie te drzwi są pozamykane. Więc wracamy do siebie. Niech oni tutaj wszyscy wrócą. I teraz tak, jeżeli ja już zebrałem te zwoje, to czy jestem w tym momencie w stanie to wybudować? Magazyn żywności, kamieniołom, kwatery. Nie. Zaraz. Anuluj. Inwentory. Możliwe, że gdzieś trzeba to użyć, ale nie jestem pewien. Tak. Oj. Tak, Świątynia Światła i tutaj. Czyli dzięki temu mamy możliwość zrobienia Świątyni Światła. Ale potrzebujemy 20 arii. Więc... Czekajcie. Zróbmy to tak. Zniszczmy ten budynek. I kaplicę arii wybudujmy sobie... Mamy 4, tu będziemy mieli 5, tak? I wybudujmy sobie, bo tutaj mamy arię do pozyskiwania, prawda? 2500 arii. I wybudujmy sobie tej kaplicy arii w takim razie. Dzięki temu tą arię będziemy mogli pozyskiwać i dzięki temu zrobimy sobie kapłanów. No a Świątynię Światła oczywiście wybudujemy sobie gdzieś tutaj u nas. Cyk, na przykład tutaj. Tak, magazyn żywności, wszystko mamy, super. No to niech idą zbierać tą Marię, a przynajmniej niech idą ją zrobić. Ten budynek. Mam nadzieję tylko, że tutaj nic nam nie wyjdzie. No tutaj kurde są jakieś takie brzydkie miejsca, ale nie widzę, żeby tutaj coś... Co tutaj jest? Czekajcie, coś tu jest. A tu jest! Orkowy zwiadowca, dobra, widzę. Czyli on może nas zauważyć i pewnie donieść, że my atakujemy. A ty gdzieś żeś polas. Co? Czy wy widzicie właśnie, że mój rzemieślnik atakował kupca? Bo jeżeli tak, to grubo. Dobra, Świątynia Świata zaraz zostanie wybudowana, dzięki niej prawdopodobnie będziemy mogli tutaj budować sobie właśnie kapłanów. O, w budowie. Świątynia Świata, aria się zrobiła. Teraz jest.
Ścieżka światła. Kanon otrzymuje tarczę. Jego zapas many i tempo regeneracji wzrasta. Subcio, subcio, tylko że... Czy ja mogę jakieś właśnie udoskonalenia zrobić? W stosunku do moich kuszników i tak dalej? Prawdopodobnie nie, ale jak tylko sobie zbierzemy trochę arii, będziemy mogli udoskonalić kapłanów. Oni sobie tutaj zbierają arię? Zbierają arię. Dobra, i 100 arii potrzebujemy prawdopodobnie że 200 żelaza i 100 arii. Żelaza wcale nie mamy... Nie, żelaza mamy dużo, nie mamy tak drewna, aż sporo. Dobra, 100 arii potrzebujemy. Sobie zrobimy tą ścieżkę światła i już będziemy wtedy szkolić tych lepszych kapłanów z tarczami. I many będą mieć więcej. Oni prawdopodobnie, z tego co pamiętam, mogą leczyć nasze jednostki. Dobra, 80, 90... No, jeszcze trochę arii poproszę. Jest, super. Zrobione. Modernizacja zrobiona. I w takim razie będziemy mogli sobie zrobić kapłanów, tylko że kapłanów... Czar uzdrowienie, no tak, tylko że potrzebuję sobie teraz na przykład rozwinąć właśnie kwatery. Tak. Halo. Ta modernizacja kosztuje 200 jednostek żywności. Wspólne dla wszystkich trzech raz lub jasnej lub ciemnej strony. Zwiększone jest? Zwiększone jest. Aha, to możemy jeszcze raz zwiększyć. Został zaktualizowany. Teraz 20. Medium-sized or large headquarters, which will become available later, afford additional if you produce additional scouts and recruits and destroy the orc camp in the east. Secure more resources and ensure you have sufficient food. No, to już wszystko zrobiliśmy tam. Dobra, no to w takim razie zróbmy sobie 5 kapłanów. Myślę, że 5 kapłanów nam wystarczy. Pojdź do skrzyni. No, to już tam zrobiliśmy akurat. And you will be able to open the chest by clicking with the right mouse button. Take possession of both plans. Będzie cacy. Zobaczmy tego kapłana, jak on wygląda. Nawet nieźle. You have just found the construction plan for a new building and the unit plan for the human unit clerics. Open your inventory and go to the plans page. Znowu wyprzedziliśmy tego narratora całego. No. I ostatni zwiadowca. Dobra. Gdzie nam się otworzą w tym momencie plany, tak? No ale tu już dodałem te plany. Overview of which place the unit plan in a free space among the units in the lower line. Jest zrobione, kolego. You can now produce this unit and place the building plan in an empty slot. Też jest zrobione, kolego. Building icons. W ogóle kończą nam się surowce. Niedobrze. Zaraz, czy my tutaj mamy jakieś księżycowe srebro i lenia nie jest nam potrzebna, bo my z niej nie będziemy korzystać. Now your workers are able to construct the Temple of Light. Zbuduj świątynię światła, proszę bardzo, jest zrobiona świątynia światła. Został nam jeden bezrobotny robotnik. Nie wiem, gdzie nam się otworzą bramy. Put up an Aria shrine near the Aria Spring and the Temple of Light in your main settlement. No już to zrobiłem, kolego. Otwórz nam jakieś wrota. Otwórz nam jakieś wrota, które będziemy mogli przekroczyć. Tutaj są zamknięte. Tutaj są zamknięte i tam też są zamknięte prawdopodobnie. Nie, tu jest otwarte. Dobra, lecimy. W takim razie lecimy tam. The Temple of Light serves to invoke units with magic power. Additionally, if you select beside the produce at least 3 clerics. Should you be unable to produce the unit. The button will be jeśli limit żołnierzy zostawił, wykorzystuję zaznaczki jakąś jednostkę i zniszczy ją. Nie będę z żadnej jednostki niszczył, co ty niepoważny jesteś, kolego? In case you already have the maximum number of units, you can select units and destroy them by using the key K. Tutaj było do przywołania... Zając, do monument bohaterów, ale my bohaterów nie mamy, żadnych run bohaterów nie mamy. I opuściła nam się tutaj brama. Muszę teraz przyspieszyć wydobycie żelaza. W tym celu wybuduj hutę. Myślisz, ale hutę mam zrobioną. Proszę bardzo. To już wcześniej robiłem, kolego. Magazyn żywności, kolego, ja już to wszystko porobiłem. 15 żołnierzy? Mamy. Ej, w ogóle zabrakło nam jeszcze jeden gdzieś tutaj powinien być. Halo? If you follow the path, past the orc camp farther to the east,
you will arrive at an enemy lookout. As soon as it advance with your avatar, the hero and at least 15 combat units to the east. As soon as the lookout has discovered you, a yellow warning signal will appear on the overview map. Jest to niemożliwe. Raczej jest to część samouczka, więc wyślijmy naszych bohaterów z przodu. Później tak, z przodu damy tych, z tyłu damy tych i jeszcze bardziej z tyłu damy kapłanów. Chociaż kapłani, z tego co się orientuję, walczą oczywiście wręcz, więc pewnie będą przychodzić do przodu. O, zaalarmowany. Niestety. The orcs have been alerted to your presence and will send out an assault wave to confront you. Pokonaj oddział i zniszcz obóz. No i spoko. Zaraz zobaczymy, ile ich tu biegnie. Ej, nie no, troszkę ich tu biegnie, to może byśmy się tak... Halo, halo, kolego! Halo, kolego! Ja, pinkole. Chociaż bardzo możliwe, że damy im radę samym. No, zobaczmy. Dobra, a wy możecie iść pomóc. Cyk. Porobieni? Porobieni. No i subcio. Ci się tutaj nawet nie przydali, ale weźmiemy ich oczywiście dalej na imprezę. 5, dobra, mamy wszystkich, mamy 20. Nasi bohaterowie, zazwyczaj ci bohaterowie, jeżeli są dobrze rozwinięci, to naprawdę potrafią zrobić wiele. Nawet można samemu zniszczyć, samym bohaterem można zniszczyć obóz nieraz. Czasami jest tak, że faktycznie się nie da, no bo... Okej, tutaj się przydadzą akurat. Tutaj jest jakiś twardszy przeciwnik. Chronk. Zazwyczaj jest właśnie jakiś taki wódz wioski, jakby. Wódz wioski. Czekajcie. Dobra. Krąg padł. O, i leczenie dostaliśmy od kapłanów. Tylko, że problem jest to, że nie da się jakby kontrolować tego leczenia. Runa, nie wiem czego. Nie da się kontrolować tego leczenia, przez co często jest tak, że oni bardzo szybko pozbywają się many. Co to jest? Nie należy do żadnej... Z pozostałych kategorii może być związany z misją interesującą dla kupca. Aha, okej. No, czasami są takie runy, które po prostu... Nie wnoszą nic, ani to nie jest, ani to jest żadna runa związana z bohaterem. Nie ambush, nie ambush, żaden ambush. Kurde, jak wszyscy mnie, w ogóle jednocześnie mnie wszyscy zaczynają leczyć. To też mi się nie podoba, bo przez to właśnie ta mana się tutaj nam bardzo szybko wypsztryka. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, czyli niszczmy te wszystkie zabudowania. Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Trzeba szukać bardzo uważnie jakichkolwiek skrzyń z ciekawymi rzeczami. To naprawdę, czasami mogą być jakieś fajne runy, zwoje, czy nawet po prostu... Wyposażenie, no, przedmioty dla naszych postaci. Co prawda to jest samouczek, więc... Ale jednak już gdzieś tam o tym myślę. Dobra, zniszczmy to. W ogóle pokazywałem kiedyś taką grę Knights and Merchants, nie? Jeszcze pamiętam, zagrywałem się i przeszedłem Original War. To też była naprawdę niezła gra, ale Original War to było w ogóle już o wiele... Było strasznie trudne. W pewnym momencie, naprawdę. Na wysokim poziomie trudności, jak ktoś to przeszedł, to czapki z głów po prostu. Jak tam kapłani? Czy kapłani mają full many? Regeneruje im się ta mana, więc nie jest tak źle. Dobra, zniszczony obóz. Czy coś stąd wypadnie w ogóle? Super. Dziennik misji został zaktualizowany w takim razie. If you now look at the leader of the orcs was carrying the room. Zabrałem. Tutaj już nie mamy żadnej możliwości przejścia gdziekolwiek dalej, więc wracamy. Wracamy, wracamy i zobaczymy, czy nam się to gdzieś tutaj otworzyło jakikolwiek... Aha, że Joshua mamy porozmawiać. No dobra. To w takim razie
spróbujmy. Kamieni nam brakuje. Kamieni nam zabrakło, jak widać, więc warto dbać o te surowce. Jak widzicie, żelaza również prawie praktycznie nam zabraknie za chwilę. Drewno prawie wycięte w pień. Hehe, nomen omen. No i pewnie jakaś zwierzyna też tutaj, no nie jest jej za wiele, tak? Aria jeszcze jest wydobywana. No ale to, wiecie, sami kapłani, chociaż kapłani też są spoko. Kapłani też w walce wręcz dosyć mocno potrafią przyłożyć. Teraz, kurde, przechodzić całą mapę tymi wszystkimi jednostkami. Ale dobrze, że da się ich wszystkich zaznaczyć. Dobra. Uzdrowienie poziom drugi, kula ognia poziom trzeci. A my teraz lecimy do Joshua. Joshua pewnie nam powie coś o tym, co się dzieje na południu. Pełno tutaj jest orków. Są tutaj też minotaury. Czy, no, minotaurus. Minotaurus, no czyli minotaury, powiedzmy. No i szkielety. Patrzcie, minotaury się, kurde, zbratały ze szkieletami. Jeszcze jest... pająki są. Pająki to też upierdliwe bestie. Potrafią naprawdę nieźle przyłożyć. Te akurat małe nie, ale takie większe. Pamiętam, że przysporzyły nam sporo problemów. Tak naprawdę. Dobra, idziemy? Idziemy, super. Tahira poziom 5. Leci to troszeczkę powoli, ale... jak już wspomniałem nieraz, to jest samouczek. Później będzie trochę lepiej chyba. No i właśnie warto zabijać te wszystkie jednostki, bo dostajemy za to. Even if I can barely stand to look at a rune warrior, nobody else could have managed that feat. Master Rowan will be relieved. Dobra, a mógłby ktoś nie strzelać do... You have received additional experience points for solving the puzzle. At every new level, your avatar will have more... Open the inventory and go into the category. Proszę bardzo. A, i możemy sobie dodać jakieś punkty umiejętności. Na, punkty umiejętności mamy 2 i cechy mamy 5. Czy ja mam coś konkretnego dać, na przykład do siły lub mądrości? Na moich strzałkach. Mądrość. Mądrość by była ok. Cyk. I na przykład do siły też jeden sobie damy. Jeszcze pewnie nowa umiejętność, no czekam. Lekkie uzbrojenie. Opanuj. A, no i biała magia. Możemy tutaj sobie pójść w białą magię. Biała magia, zdrowie. Drugi punkt wedle uznania. Lekkie, ciężkie, broń strzelecka. Biała magia, magia żywiołów, umysłu. Czarna magia, broń drzewcowa. Właśnie, ale zaraz. Lekkie uzbrojenie pozwala nam na jakby rozwinięcie tych umiejętności, czyli lekka broń sieczna, lekka broń obuchowa, lekki pancerz. Wiecie, o co chodzi, nie? A tutaj ciężkie uzbrojenie to są jakby te duże punkty, tak? Biała magia. Na przykład w białej magii możemy się w zdrowiu trochę lepiej. Ale magia żywiołów na przykład. Magia żywiołów. A czemu ognia nie mogę? Ulepszyć sobie. Ja bym chciał na przykład magię żywiołów sobie, no albo dobra, damy białą magię. Due to your improved skills in light combat, you have now received an addition. You will find this melee combat skill in your spellbook. Transfer berserk to your magic memory. Proszę bardzo. Cyk, szał. Close your inventory. Prawdopodobnie będziemy mieli zaraz otwarte te dolne wrota. Chyba. Combat abilities and test the berserk ability by selecting your character and clicking the symbol below the action bar. Jest i szał. Above left on the board. Ma wpływ oddziaływający na postać, tylko na postać, tak? Na nikogo więcej. Już nie pamiętam właśnie, czy to była aura, nie, to chyba było tylko i wyłącznie na postać. When you trigger the berserk ability, you now speak to Joshua again. Znowu z Joshua mam porozmawiać. Joshua, co ty masz jakiś jeszcze problem? Ty masz cały czas jakiś problem. W ogóle zobaczcie, wszyscy robotnicy już nam stoją w miejscu, nic nie wydobywają praktycznie, no rzemieślnicy jeszcze tutaj żelazo wydobywają, ale już niedługo mają 706 surowców, tutaj kamień. One się z tego co pamiętam, one chyba się lekko regenerują, ale nie jestem do końca pewien. A dolne, południowe, tam te wszystkie minotaury, to one mają sobie tak stać? Albo coś się wydarzy, nagły zwrot akcji.
Oh shit. Zerba, have mercy. Will this never end? That will be interesting. Znam cię. Rowan. Sprzedał im bułę. Do you have the rune? Tahira salvaged it from the ruins. Here it is. Tahira, I thank you. You have served you well. I can understand your fury. Believe me, it was worth it. This rune is the key to our future and past. But I don't want to bother you any longer. Live in peace, Tahira. We will not meet again. Farewell, Tahira. I tak mnie zostawiają, tak? Wykorzystali, a później zostawiają. Tak to właśnie jest z facetami. Jakbym wiedział. Dobra, poszedł sobie do portalu. Ale my pewnie mamy tutaj jeszcze robotę do wykonania, co mi się wydaje. Prawda? You can now leave this map through the magic portal. Przez magiczny portal. Follow the path to the south, where further opponents are waiting along with some useful hints, which you don't necessarily need for the first maps. O kurde, rzemieślnik idzie na... No, powaliło ich. By clicking on the options in the top right, you can go west of the portal to leave the map. Or follow the path to the south to find more useful hints. No kurde, aż mi się chce na dół iść, no. Ja zawsze mam taką manię, żeby oczyścić praktycznie całą mapę. Tylko że ja wiem, że to jest tutorial, więc to jakby doświadczenie, które i przedmioty, które tutaj zdobędę, nie są mi w ogóle przydatne w późniejszym stadium kampanii, tak? Bo później będę kierował nie Tahirą, tylko właśnie tym runicznym wojownikiem, którego runę właśnie przed chwilą udało nam się znaleźć. Więc, no nic, próbujmy tutaj po prostu zaatakować całymi wojskami, które mamy. Siódmy, dobra, duży leśny pająk, no tutaj będzie już ciężej, jak widzicie. Zobaczcie, jak ciężki pająk leśny jest do pokonania. Naprawdę, wszystkim go układam, a on jest naprawdę ciężki do zabicia. Proszę bardzo. Lecimy dalej. Młody pająk leśny, co z nim nie powinno być większego problemu. Ale pająki są o wiele bardziej masywne niż taki właśnie ork czy coś takiego. Młody pająk skalny. Skalne chyba są nawet gorsze. Okay. Jeszcze coś? O kurde, tutaj mam taki wąski przesmyk. Dobra, zniszczony. Lecimy dalej. No, tutaj się sam leczy kapłan, proszę, proszę. Czy szaman tak naprawdę. Coś tu jeszcze znajdziemy? Jest jakiś posąg orków. Też zniszczeni. Dobra, czy coś więcej tutaj znajdziemy? Oprócz tych orków, którzy oczywiście się tutaj panoszą. Czy ja dostanę jakieś fajne rzeczy? To jest w ogóle fajny... Zobaczcie. Zwana. The view direction is automatic. You can use the delete and end keys to rotate view. Super. You can also do this by holding down both mouse buttons and moving the mouse to the left or right. Okej. Coś jeszcze?
Po drugiej stronie są te pająki, a nie po drugiej, tylko tędy przejdziemy pająków prawdopodobnie. Na pewno nie pójdziemy oczywiście łucznikami w pierwszej kolejności. Młody skarb pająk jest tutaj, dobra. Cyk, cyk. I cyk, do przodu oczywiście żołnierzy, czy tam rekrutów. A teraz lecimy dalej. Sidequests są zawsze spoko, więcej expa. I to są stare, dobre giery, w której faktycznie za wykonanie questa mamy expa. Bo na przykład denerwowało mnie... I za zabijanie przeciwników również mamy expa. Bo denerwowało mnie strasznie w tym Wiedźminie na przykład, że do tego expa praktycznie w ogóle nie dostajemy za zabijanie przeciwników. Dostajemy tylko i wyłącznie za zadania. A później, już na pewnym, w pewnym momencie jakby naszego poziomu, gdy poziomy zadań, questów były na tyle odległe od naszego obecnego poziomu, że dostawaliśmy bardzo, bardzo mało punktów doświadczenia i to mnie strasznie irytowało. Dobra, kula ognia na cooldownie. Zaraz, tutaj są jakieś gobliny. To nie, najpierw zniszczmy tutaj wszystko. Są jakieś gobliny, tak? Tak, gobliński maruder. To pójdziemy tutaj najpierw, pójdziemy tędy. Tylko, że tutaj są znowu duże pająki. Jest tam jeszcze jakiś większy pająk? Nie, są takie zwykłe pająki. Cicho. I mi atakuje w tył? Dobra, mamy to. Kurde, kolejne pająki. A ty, ja czasami ich nie widzę po prostu. Mimo tego, że jest noc, to ten księżyc jest naprawdę chyba wielki, że udaje nam się tak dobrze widzieć tutaj w tym wszystkim. Okej. To wszystko ogarnięte, tak? Super. Nie ma żadnej czerwonej kropki na minimapie. No wy tej minimapy prawdopodobnie nie widzicie dokładnie, bo ja ją zasłaniam. Sorry. Ale... no tak czasami trzeba. O Jezu, Tahirą samą idę. Chodźcie. No sama Tahira nie da rady. Chodźcie, chodźcie, pany. Muszę ich jeszcze zaznaczyć całkowicie. Zaraz, a pytanie... Pyk, mam wszystkich, chodźcie. I teraz będziemy tak. Walczyliśmy z pająkami, walczyliśmy z orkami, z minotaurusami jeszcze nie walczyliśmy, walczyliśmy z Atronachem, walczyliśmy... Z czym jeszcze walczyliśmy? Z minotaurusem nie walczyliśmy jeszcze, nie? Z żywiołakiem walczyliśmy. Dobra, tutaj mamy skalne pająki. Prawdopodobnie to... A, i przy okazji gobliński maruder. Ja widzę, że wszyscy się tutaj bratają ewidentnie. For the order. For the order. Order of Dawn. A, myślałem już, że coś w niego wypadnie. Ale niestety... Nic ciekawego, kolego. Lecimy dalej. Wszystkich rozwalimy. No sorry, przepraszam. No to jest moja taka... No moja taka, widzicie, maniera, że ja po prostu muszę wszystkich wybić na mapie. Denerwujące trochę, nie? Bo w ogóle jeszcze jest jakiś pająk. Zobaczcie, z tyłu został jakiś pajączek. Bez rączek. Dobra, lecimy dalej. Kolejny gobliny. No i na górze tutaj są orkowie. Ciekawe, czy ja do nich przejdę w jakiś sposób od tyłu. The races of light share their resources with each another, as do the dark races. Dobra, wszyscy się na mnie rzucili, spoko, bo teraz będą się wszyscy wszystkimi zajmować. No dobra, ale tutaj już nie mamy żadnej opcji jakby przejścia dalej, więc będziemy musieli się wrócić do tych wszystkich orków. Tak? Tak, bo tutaj są zające i te sprawy. Dobra,
Wracamy. Wracamy, teraz się będziemy kierować tutaj na prawo. Tutaj będą minotaurusy prawdopodobnie. Jeżeli uda nam się przejść, chyba to jest ta droga tutaj do minotaurusów. Tak. I do szkieletów. No, na naszej drodze tylko orkowie. Nie powinni nam pikinierzy. Nie powinni. Na którym poziomie? Na pierwszym, więc nie powinni nam sprawić większych problemów. Tylko tutaj akurat zamaszerowałem w takie miejsce, że teraz wyjść stąd to będzie masakra. The resources in Spellforce regenerate in the course of time. It can thus be wise to leave one or two craftsmen at an exhausted Aria Spring or a mined ore deposit. Forwards. Dobra. Czyli nam właśnie powiedział, że się troszeczkę regenerują w czasie, ale nie tak szybko. To adventure. Dobra, lecimy dalej? Lecimy dalej. Właśnie, to w takim razie, jak wy gdzieś tam namówiliście mnie do tego, żeby startować z kolejnymi odcinkami Spellforce. Fajna to jest giera, kurde. Nie wiem, odczuwam taką samą, albo przynajmniej podobną ekscytację, jak nagrywałem Gothica. Serio, nie wiem dlaczego, jakoś tak jest. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jakoś jest. You can use this method to send your units around the enemy camp. No, i z racji tego, że gdzieś tam mnie na to namówiliście, to dajcie znać, czy chcecie, żebym właśnie czyścił mapę praktycznie całkowicie, czy twierdzicie, że to jest niepotrzebne i żebym robił tylko główne zadania. Mi się wydaje, że dobrze dla naszej postaci po prostu jest to, że my sobie chodzimy i wszystkich zabijamy. A tutaj macie przedsmak tego, jak to wygląda. Oczywiście nie będzie to takie proste w przypadku gry już takiej pełnej, a nie tutoriala, bo tutaj oczywiście ci wszyscy wrogowie są na pierwszym poziomie, później będą na o wiele wyższych poziomach, często przewyższających mnie. Ale czy będę się starał, żeby tak właśnie nie było, żeby mnie nie przewyższali tymi poziomami? Jednak bardzo często tak będzie, że jedna postać, jeden stwór, jeden na przykład Minotaurus, będzie w stanie nam zagrozić i naprawdę mocno nas obić. Dobra, zastanawiam się, czy jeszcze dokończyć, kurczę, ten... No, nic nie wypadło z niego. Kurde, szkoda, bo często wypadają właśnie jakieś takie pierdoły, które będziemy mogli sprzedać. Właśnie z tych wszystkich brzydali. Okej. Okay. Jak widzicie, to wszystko jest na pierwszym poziomie, takie jednostrzałowce. Minotaurusami będzie trochę problem, bo one chyba są na wyższym poziomie, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Idziemy sobie tutaj. Szkielet, szaman pięści. W ogóle wszyscy się bratają, no to jest nie fair. Wszyscy są przeciwko mnie. Okej, wszyscy na mnie lecą, no i dobrze. A, w sumie z drugiej strony, kurde, dosyć dużo. Nie, dwa obrażeń, jeden obrażeń. No tutaj szaman, kurde, healuje. Dobra, zabijcie tego szamana, bo on tutaj mocno leczy. Jeszcze jeden szkielet. O, patrzcie, szkielet generał. Pyk. Szafir, który oczywiście możemy sobie później sprzedać. Zaatakujmy jeszcze tam na górze. I teraz tak, tutaj mamy większość pająków leśnych oraz minotaurusy. Nie wiem, jak daleko jeszcze ta mapa sięga. Tutaj już są wszyscy powybijani, więc lecimy na dół. Minotaurus na trzecim poziomie, więc tutaj trzeba będzie troszeczkę inaczej do tego podejść. Nie tak lecieć z pały. Nie tak lecieć z pały. Tylko wyrzucić do przodu naszych bohaterów, którzy oczywiście więcej są w stanie jakby przytankować, albo właśnie rekrutów, a na pewno nie puszników, którzy nie mają zbyt dużo życia. No ale jak widać, te minotaurusy też ładnie padają. Nasze jednostki się jakby nie levelują, tak? Ci rekruci i tak dalej, ale będziemy pewnie mogli później, z tego co pamiętam, doskonalać właśnie ich tarcze, też tam atak, coś takiego. O, jest jakiś Dobra, atronach ognia padł. Tutaj mamy trochę pająków. Ej, dokończymy sobie. Mimo tego, że taki długi odcinek, ale z tych FPS-ów, to właśnie tak bywa, że często jest taka sytuacja, że musimy czekać na jednostki, jakieś tam podchody troszeczkę robić, więc często jest tak, że no jednak ten odcinek może trwać trochę dłużej niż 30 minut, bo możliwe, że czasami przez 30 minut możemy sobie, nie wiem, rozbudowywać bazę, nie? Co oczywiście nie jest zbyt interesujące. To teraz wszyscy na tego, bo kurczę, zaraz mi zabije kapłana.
Mocno powiedziane, bo daleko do tego było, ale jednak. Ale jednak, dobra, mamy tutaj jeszcze trzy pająki małe, jednego pająka dużego. Okej, teraz wszyscy na tego. On zadaje 4 obrażeń, 7 obrażeń. No ale ładnie go tutaj leczą inni koledzy. Obici. Dobra. I zostało nam co jeszcze tutaj po drodze? Tu są jakieś gobliny? Prawdopodobnie tak, bo nawet tego nie widzę, chyba że na górze coś jest. Tak. Portal do końcówki wprowadzenia. No to lecimy. 2 żywiołaki ognia na naszej drodze. 3 żywiołaki ognia na naszej drodze. Dobra, czyli nie będzie to takie... Opsiup. Chociaż kurczę, jak wszyscy kusznicy się jakby... Tutaj na tego żywiołaka ognia... No, żywiołak, kurde, ognia w walce wręcz to tak średnio. Z kusznikiem. Kusznik dodaje 1 damage'a w walce wręcz. No, ewentualnie 2, jak widać. No i lecimy, przebijamy sobie... Przebijamy sobie drogę do kolejnego portalu. O, for example, there are weapons with an additional fire or others which take life points away from the enemy and add them to the owner. O kurde, ile żywiołaków ognia tutaj jest, ja właśnie tu jest. Dobra, żywiołaki padają jak muchy. I ginie pięści też zaraz powinien, jak tylko się sfokusują na niego kusznicy. Kusznicy to jest naprawdę potęga. Często właśnie jest w grach tak, że jednostki strzelające na dystans dosyć mocno... Może dosyć są OP, nie? No teraz, nawet dalej na trzecim poziomie, więc to nie jest żadne wyzwanie. Możemy po prostu sobie iść taką watachą do przodu i zmiatać. No to jest poziom normalny, jeżeli by ktoś pytał chyba, z tego co pamiętam. Dobra. I jedynie jeszcze te minotaurusy tutaj za tym portalem zostały nam i będziemy mieli całą mapę wolną od jakichkolwiek brzydali. Którzy nie weszli w portal i nie polecieli gdzie indziej, nie? Okej, okay, jeszcze jeden minotaurus. Będzie cacy. Zniszczeni. Więc możemy po prostu... wejść do końcówki wprowadzenia. Tak, chcę przejść przez portal. I zobaczymy, jak zaczyna się tak naprawdę prawdziwy gameplay, prawdziwa gra, ta główna, gdzie będziemy tworzyć swojego bohatera, gdzie będziemy nim sterować od początku aż do końca. Welcome back, my friend. I know your memory is paled. 8 years is a long time. Many things have happened. The war is over, but its consequences were terrible. The Convocation has shattered the countenance of our world. Since then, I've tried to retain whatever is left over from this world. But now I have a feeling of time closing in. The circle is closing, and these lands need a protector. May the power of the ruin reawaken with you. But this time, you should not be the slave of someone else's will. This rune is the scourge on which your soul was forged. Wear it now yourself, and be the master of your own decisions. I'm free. Master Rowan, the Order sent me with an important message. Something's happening at the Wildland Pass. Creatures made of black steel. They are breaking into the Northlands. The Iron Ones have come. So, it has now begun. You must set out at once. Indeed. I will go see Darius. You, my friend, should gather your strength first and arm yourself. Follow the messenger to the town of Greyfell. When you get there, speak to my friend Sartarius. He will give you your instructions. He belongs to the Order of Dawn. Good luck. We'll meet again when I return, Rune Warrior. No właśnie, czyli my mamy teraz swoją. He really called a Rune Warrior. Runę. I can hardly remember. How do I get to that city?
Greyfell. Follow the path through the rocks. I'll go with you. My mamy runę teraz przy sobie, więc sami decydujemy. The mountain goblins are in an uproar. Dobra, słuchajcie, to będziemy dalej podróżować w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś dotrwał tak daleko do samego końca, to dajcie znać w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.